No i witam Was jeszcze raz, 16 listopada, godzina 18.17, to będzie dość krótkie nagranie. Ono ma tylko w sposób techniczny pokazać, jak zabezpieczyć transakcję przed tym, co dalej może zrobić rynek. Czyli powtarzam, jesteśmy w chwili, kiedy już transakcja jest otwarta, zbliża się wieczór, w związku z tym nie wiadomo, co się może w nocy wydarzyć i jak zachowa się cena, dlatego trzeba ją przed pójściem grzecznie spać, sobie po prostu zabezpieczyć, no, żeby móc normalnie zasnąć, a nie zastanawiać się i patrzeć w terminal, co się z tym będzie działo. Oczywiście jesteśmy na giełdzie Binance. Depozyt ten taki pokazowy to jest 1000 dolarów. Tutaj już ten depozyt się trochę zmniejszył w prawym dolnym rogu. Jak widzicie, to była jedna nieudana transakcja sell tutaj gdzieś po drodze, ale ona była pod w pełni kontrolowana. W związku z czym doskonale byłem, wiedziałem w którym momencie i na jaką stratę mogę sobie pozwolić. Natomiast proporcja potencjalnego zysku była dość ciekawa. Oczywiście to nie zadziałało. Dlaczego poszedłem wbrew trendowi? W tej chwili mamy. Transakcję, która została zawarta bodajże jeszcze w sobotę, w okolicach tutaj tego dołka. Pokażę może to na wykresie. To, był, to było to miejsce. Dokładnie tutaj była ta transakcja zawierana. A stop loss został ustawiony przy tym dołku. Widzicie tutaj? Tak, ten ruch korekcyjny to był dość istotny element domknięcia tutaj cyklu pięciofalowego. W związku z czym moje przekonanie było dość wysokie co do tego, że. W chwili, kiedy ten impuls wystartował i cena zeszła mi tutaj, to ja miałem bardzo dobrą, dobre miejsce do przyłączenia się do rynku, ponieważ mogłem tu kupić i dość niedaleko umieścić stop loss, a potencjalny zysk był nad szczytem. Łamiąc przy tym swoją zasadę, że nie powinienem handlować wtedy, kiedy nie jestem do tego przygotowany, a w weekend byłem do tego zupełnie nieprzygotowany, ta transakcja poszła po prostu z telefonu, także musiałem odpowiednio mniejszego depozytu użyć, ponieważ była to transakcja wyższego ryzyka. Jak się to potoczyło dalej? Transakcja została otwarta w tych dołkach. Oczywiście minimalny target, wracam do e, minimalnego do, giełdy, do tra, e, platformy TradingView, minimalny target był przy tym wierzchołku, natomiast optymalny target znajduje się tutaj, w tej strefie, czyli 016. to jest miejsce, czyli zawsze bierzemy ten pierwszy poziom, no bo nigdy nie wiadomo, gdzie dokładnie cena się zatrzyma, w związku z czym teraz tak, co ja będę chciał zrobić, będę chciał zrobić tak, zabezpieczyć zysk, który do tej pory już jest wypracowany, a jednocześnie ustalić potencjalnie maksymalny zysk, który mogę wyciągnąć z tej transakcji, nie spodziewałbym się, że w tym jednym swingu cena dotrze wyżej. Bardziej obawiałbym się, że może jeszcze zawrócić przed tym e, szczytem, przed, przed moimi poziomami i nie zrealizować targetu. Także to też jest możliwe, to się też zdarza. Moja gwarancja wygasła razem z tym wierzchołkiem, czyli w momencie, kiedy cena dotarła do poziomu wierzchołka, to od tego miejsca może się już zdarzyć wszystko. Tu miałem takie duże przekonanie, że to się zrealizuje, teraz mam te przekonanie mniejsze w związku z tym, co ja teraz robię. Wchodzę na platformę Binance yy, i... Początkowo mój stop loss, tak jak powiedziałem, znajdował się pod tym dołkiem. Trochę tutaj ten, ten znacznik zasłania poziom tego dołka, ale to już nie o to chodzi. Był tutaj. I oczywiście moje ryzyko, tak jak zresztą w każdym z filmów widzieliście, staram się utrzymywać na niezmiennym poziomie około 30 dolarów. Czasem trochę więcej, czasem trochę mniej. Natomiast 30 punktów to jest to ryzyko, które staram się utrzymywać. Tak też było tym razem. Natomiast jeżeli już teraz rynek podążył w moim kierunku i uwaga, wybił szczyt, a zbliża się wieczór i ja nie wiem, co się może wydarzyć w nocy, ponieważ nie będę siedział przy komputerze, no kusi oczywiście, żeby zamknąć tą transakcję. To jest 10% mojego depozytu, a 240% 6, 246 z, tra z transakcji, czyli z kapitału, którego um, użyłem do tego, żeby tą transakcję zawrzeć. Natomiast nie o to chodzi. Nie mamy ulegać pokusom, mamy działać Typowo, technicznie, w taki sposób, jak zasady mówią, że trzeba działać. W związku z czym teraz otwieram sobie tutaj pozycję take profit stop loss dla tej transakcji i ustalam sobie, uwaga, stop loss anuluję, który był wcześniej, on już mi nie jest potrzebny w tej chwili. W związku z czym przestawiam go na poziom, który zaraz Wam powiem, o co w tym poziomie chodzi: 16430 a take profit ustalam na poziomie, który przed chwilą Wam pokazałem, jako taki potencjalny z zasięgiem dla tego swingu, czyli 16,920. W tym układzie, zobaczcie, miałem ryzyko 30 dolarów, transakcja w ogóle niekontrolowana, nie, nie ponieważ odbyła się w weekend, nie powinienem handlować. Jeżeli osiągnięty zostanie take profit, to 140 do 30, przeliczcie sobie udział procentowy, jaki to jest, ale dosyć fajny, czyli skala zysku do ryzyka, Natomiast w najgorszym razie, w najgorszym powtarzam, zostaje z zyskiem dwukrotnie przewyższającym mój stop loss. I potwierdzam to w tym układzie. Na wykresie widzicie, cena znajduje się w tym miejscu. Gdyby spadła do tego poziomu, zostanie zamknięta. Ja jeszcze go za chwilę zaktualizuję, zaraz Wam pokażę, jak. Natomiast optymalnie to będzie tutaj ten poziom 16, niecałe, niespełna 17 tysięcy dolarów i ja to ustawiłem nieco wcześniej, dlatego że też może być tam zmienność, też może być tam wolumen już niewystarczający, może, może giełda nie dojedzie. No są różne sytuacje, zawsze trzeba tą tolerancję sobie dostawiać. Natomiast w jaki sposób ustalam sobie ten swój minimalny zasięg do osiągnięcia? Ostatni swing wzrostowy, który tutaj wynika z struktury ruchu, który obowiązuje w tym momencie, posiada swoje korekty. Widzicie te korekty są tutaj, 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 tutaj. Ja wybieram tę, która jest największa w całym tym swingu. Czyli wybieram, sprawdzam, która z nich ma największy zakres. W tej chwili to będzie ta korekta. I dla bieżącego wierzchołka. Uwaga, bieżącego, czyli ten, tego, który zaistniał. W tej chwili to jest ten wierzchołek. On cały czas mi ucieka do góry jeszcze, także jeszcze, zanim to skończę nagrywać, albo tuż po nagraniu, być może jeszcze będę podstawiał tego stop losa wyżej. E, tutaj znajduje się żółta strefa, nazwana strefą popytu. Czyli nawet gdyby cena do niej wróciła. To jest szansa, że ponownie zostanie wybita do góry. Natomiast tuż pod nią znajduje się magiczny poziom, jak ja to nazywam, który i którego zaliczenie mogłoby zwiastować zawrócenie ceny w dół. W związku z czym, ja sobie go jeszcze raz tutaj ustawię. To jest w tej chwili 14693 dla Binance, i jeszcze raz edytuję to. 16493, 16 493, dobrze pamiętam tak 16493, 493 dokładnie czyli to już jest w tej chwili większa wartość wierzchołek wybity przestawiam gdyby się okazało że w międzyczasie zanim zamknę czy zanim będą przestaną obserwować tę transakcję i zanim zostanie osiągnięty mój take profit wzrósł wierzchołek to ponownie przestawię sobie tutaj mój stop loss tak żeby jak najwięcej wyciągnąć tutaj z tego swingu. I tak będzie to około 10% mojego całego depozytu. Także w tym tygodniu to już jest nasta transakcja. Może w tym to nie jest początek tygodnia, ale w, od początku ubiegłego tygodnia to już nasta transakcja. nie pamiętam, która z takim profitem na przedziale 10-20%. Nie liczę tych, które w ubiegłym tygodniu robiliśmy na złocie, indeksach i czym tam jeszcze, nie pamiętam, gdzie też mieliśmy po, po 10-20% zysku. Także. Także ostatnie tygodnie są sprzyjają na pewno bardzo dobremu handlowaniu. W kolejnych nagraniach też pokażę, spróbuję wam pokazywać, w jaki sposób zawieram te transakcje. Będę wam pokazywał jeszcze inne układy, tutaj giełdy. Natomiast nie jest to typowa instrukcja ża w żaden sposób obsługi, jest to po prostu mój styl handlowania, który wam opisuję na no, Binance, którego zresztą używam całkiem od niedawna. Także ja nie jestem z pochodzenia, że tak powiem, handlowcem rynku. Tutaj futures na Binance. Raczej mój Forex to, to mój dom, moja ojczyzna, ale tylko jako platforma. Ja zdecydowanie zawsze czułem się lepiej w, w kryptowalutach, ale to chyba nie na dzisiaj temat. Pozdrawiam Was, cześć. No i jesteśmy z powrotem przy wykresie, już jest godzina 2047. Ja już właściwie kończę swój dzień, ale chciałem Wam jeszcze powiedzieć o tym, że w międzyczasie, w trakcie kiedy ten swing się realizuje, może ja go pokażę jeszcze raz na rynku? W międzyczasie, w sytuacji, w chwili, kiedy ten swing się realizuje, on wykonuje sobie tutaj korekty. Ja wiem, jaki jest poziom przełamania tego rynku, w którym on zawróci. W związku z czym sukcesywnie podnoszę sobie stoplosa do góry. W tej chwili ten stoploss jest już całkiem wysoko, bo przy 16,626 I, i to jest ten poziom. 16, tutaj może 623, także w tej chwili. Już zacieśniłem ten, ten moment, gdzie jest mój take profit, ten, który chciałbym osiągnąć, i minimalny zysk, który wynosi w tej chwili już spokojnie 10% mojego depozytu. Także z takim układem mogę teraz sobie iść spać i zapomnieć, co się będzie działo, licząc oczywiście, że będzie wierzchołek, ale gdybym nie miał racji, gdzieś tu jeszcze cena po drodze zawróci, przepraszam, nie wierzchołek, tylko ten mój poziom, gdybym jednak nie miał racji i cena zawróci, to uderzy mi w mój stop loss i też zamknie się z bardzo dobrym zyskiem, także tak mogę sobie skończyć ten dzień, a ewentualnie później zobaczymy, jak to wyszło ostatecznie.